Ten film powstał dzięki ludziom, którzy wspierają Mini Emporium na Patronite. Każdy z tych patronów dokłada od siebie mniejszą bądź większą cegiełkę do tego, bym mógł dalej tworzyć dla was content. Dziękuję wam za to. Cześć, moi drodzy. Jakiś czas temu, a konkretnie około 2 miesięcy temu, Army Painter wypuścił swoją nową wersję starego produktu, jakim są Speed Painty. Na pewno kojarzycie to wydarzenie, ponieważ było to dość mocno anonsowane w social mediach, że pojawiły się Speed Painty 2.0 i tak się składa, że jeden produkt, który również pojawił się wraz z tą nową edycją, bardzo mnie zaciekawił. Mianowicie chodzi o Speed Painty Metaliki. Może kojarzycie, o co chodzi, jeśli nie, to już wam mówię. Wcześniej było tak, że dużo osób używało zwykłych metalików i nakładało na to Speed Painty po to, żeby uzyskać właśnie jakąś taką fajną tintę. No i teraz przy okazji Speed Paintów 2.0 Army Painter wydał od razu dedykowany set metalików Speed Paintów. Bardzo mnie to ciekawiło, ponieważ metaliki to jest taki rodzaj farb, które są trochę tricky, to znaczy mamy na rynku te wszystkie gęste metaliczne farby i z nimi praca jest dosyć słaba. Z drugiej strony są farby, które mają dosyć rzadką konsystencję i dobre krycie, ale z kolei nie lubią się z wodą i tu jest problem i też jednocześnie jest bardzo ograniczona paleta, jeśli idzie o te kolorowe metaliki, bo właśnie o tym tutaj jest mowa. Zobaczcie, mamy tutaj naprawdę dużo kolorów i to jest... No, jestem bardzo ciekaw, co z tego wyniknie, dlatego zapraszam was do obejrzenia tej recenzji. Sponsorem tego odcinka jest oczywiście Rebel.pl. No i moi drodzy, ja wam dzisiaj będę pokazywać na dwóch figurkach. Postanowiłem wziąć jedną czarną, a jedną białą. Ja wiem, że Speed Painty powinny lądować jednak na białych modelach, natomiast chciałem wam też pokazać, jak będą się zachowywać na czarnych. Dlatego, że może być tak, że będziecie nie zawsze malować na idealnej bieli. Tak się prezentują te kolory. Mamy tutaj 10 różnych farbek. Jak widzicie, różne ciekawe, m.in. ta Aztec Gold jest dosyć interesująca. Generalnie mamy tak, 3 farby metaliczne srebrne. Mamy 3 farby, które są, powiedziałbym, odcieniami brązu i miedzi. No i mamy do tego jeszcze 4 farby w odcieniach różnego złota. Te ostatnie są dosyć ciekawe, no ale to zobaczycie dlaczego za chwilę. Zaczniemy sobie od tych farb bardziej srebrnych. Mamy tutaj Chanted Steel, który jest taki niebieskawy, Broadsword Silver i Polished Silver, czyli jasny, ciemny i niebieskawy. Prezentują się tak, chociaż muszę przyznać, że ten kolor, zaczynam teraz od tego najciemniejszego, czyli ten Chanted Steel, który bardzo mi się podoba, w sensie ten niebieskawy odcień naprawdę ładnie działa. Tak się prezentuje z kolei na czarnej figurce. No, tu niestety z tym bywa bardzo różnie, może dlatego, że sama figurka jest po prostu czarna, w sensie no, ciemniej się nie da. Natomiast testowałem to na różnych powierzchniach, na jaśniejszych naprawdę ładnie siada i daje radę. Będzie to wyglądało w taki sposób, że ja będę malować konkretnymi kolorami różne elementy, żebyście widzieli, jak to się zachowuje. A na koniec pokażę wam, jak wyglądają figurki po wyschnięciu. Tutaj właśnie maluję drugi róg, żebyście mieli dla porównania. No i kolczugę. Generalnie Broadsword Silver oraz Enchanted Steel są dosyć, no powiedziałbym, że są podobne. Natomiast właśnie ta niebieskawa barwa tutaj robi różnicę. Polished Silver zdecydowanie od nich odbiega. Jest dużo jaśniejszy, natomiast jeśli mam być szczery, to jest taki, no, zwyczajny, w sensie ani nie jest jakiś super. Z tej całej trójki muszę przyznać, że chyba najmniej interesujący jest dla mnie Broadsword Silver, potem właśnie ten jasny, no i najbardziej ciekawy jest Enchanted Steel. Chociaż, no to też myślę, że zależy bardzo od indywidualnych preferencji, zresztą zobaczcie, jak on ładnie się zachowuje tutaj na tej bieli, w sensie ładnie to chwyta, natomiast nie ma aż też takiej głębi, jakiej bym się tutaj gdzieś spodziewał tak naprawdę. Na czarnym natomiast prezentuje się tak, jak widzicie, z całej trójki, z kolei ten jasny srebrny najlepiej sobie radzi, jeśli chodzi o krycie, faktycznie dobrze mu to wychodzi i no nawet jest w stanie przykryć czerń, więc to jest duży, duży, duży plus w przypadku, jeżeli nie będziecie malować, no zgodnie z tym, jak instrukcja zakłada, czyli na jasnym podkładzie. Ja też chcę wam pokazać tutaj na paru innych elementach, żebyście zobaczyli.
Teraz przejdziemy sobie do tych miedziano-brązowych farb. Są ich trzy. I tak naprawdę... No tutaj jest sprawa trudna, ponieważ mamy tą farbkę, która jest jakby najciemniejsza z całej trójki i ona jest na pewno ciekawa. To jest niby koper, natomiast zobaczcie, na czarnym praktycznie go nie widać. Może to była kwestia wymieszania, nie wiem, ale wydaje mi się, że coś tutaj nie zagrało. Mamy ten talon z brąz i to jest moim zdaniem bardzo ciekawy kolor, ponieważ on jest trochę jaśniejszy. I przez to, że jest jaśniejszy, można go dodatkowo łuszować i ewentualnie tutaj jeszcze, nawet nie wiem, położyć dwie warstwy i w ten sposób zwiększyć jego intensywność. No mnie dużo bardziej przypadł do gustu niż ten poprzedni kolor, chociaż to wciąż jest całkiem solidne. No i on też w miarę sobie dobrze radzi na czarnym podkładzie. W sensie te brązowe farbki są dużo lepsze moim zdaniem niż srebrne. No i mamy ostatnią, która jest moim, no z tej całej trójki, faworytem, bo zobaczcie, jak ona ładnie się tutaj już zachowuje. W sensie od razu na etapie nakładania i na model, kiedy ona jest jeszcze mokra, bo pamiętajmy, że farby tego typu jak speed painty, one zyskują tak naprawdę pełnię wdzięku dopiero w momencie, kiedy wyschną, kiedy sobie ten pigment osiądzie i to się wszystko zacznie zachowywać tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast no, śliczny kolor. I tak samo całkiem nieźle radzi sobie na czarnym. W sensie wydaje mi się, że gdyby tutaj położyć dwie warstwy, to uzyskalibyśmy taki mroczny, czarno-złoty kolor. I to do niektórych projektów może być świetna rzecz, zwłaszcza jeśli byście chcieli to później rozjaśniać w kontekście True Metallic'ów. No i przechodzimy, słuchajcie, do złotych. Tutaj mamy cztery kolory i one mają bardzo fajne spektrum, tak naprawdę. Zacznijmy sobie od Hoplite Gold, czyli takiego jasnego, żółtego, ładnego złota. Ja powiem wam, że ja jestem chyba fanem każdej z tych farb. Każda z nich też jest zupełnie inna i do czego innego się nadaje. To złoto jest bardzo fajne. Ono jest dosyć płaskie, nie jest mocno kontrastujące jak niektóre z poprzednich farbek, ale z drugiej strony to też daje nam możliwości do dodatkowego cieniowania. Natomiast sam kolor, muszę przyznać, jest bardzo fajny i bardzo ciekawy. No i przede wszystkim te farby są rzadkie, jak na speed painty przystało. I również dobrze sobie radzi na czarnym całkiem, jak na żółty kolor, metaliczny, ale jednak żółty. Natomiast tak, to zdecydowanym plusem jest tych farb, że one są rzadkie, w sensie nie nakładamy grubej warstwy na model, która mogłaby nam tutaj zalać szczegóły, tylko jest to faktycznie cienka warstwa, zawsze możemy nałożyć dwie i to wciąż będzie wyglądać całkiem nieźle, to jest istotna cecha tak naprawdę. To wam jeszcze chcę pokazać na jakimś takim drobnym elemencie z przodu, żebyście mieli punkt odniesienia. Czas na Aztec Gold. No, to jest ciekawy kolor. On jest naprawdę zielony, ale powiem wam, ja tu widzę bardzo dużo zastosowań do wszystkich projektów, gdzie chcemy mieć zdecydowanie jednak chłodne to złoto i od razu można posiłkować się tą farbą, po czym ją później rozjaśniać, cieniować. Natomiast no, bardzo, bardzo ciekawy kolor, wcześniej przeze mnie niespotykany i muszę przyznać, że mi się podoba. Więc w każdym miejscu, gdzie będę mieć jakiś, nie wiem, powiedzmy, kosmicznych Marines Chaosu z, dajmy na to, Alfa Legionu, to myślę, że takie rzeczy mogłyby tam ewentualnie pasować, chociaż mało złotych elementów jest w Alfa Legionie. A Golden Armor, no, to myślę, że podpasuje naprawdę większości ludzi, ponieważ to jest taki złoty, taki old gold po prostu, nie wiem jak go inaczej określić, ale bardzo ładny kolor, bardzo taki na bogato, o tak bym go ujął, to jest taki bogaty złoty. Ślicznie to, słuchajcie, wygląda jakby taki stary złoty jakiegoś skarbu piratów czy coś w tym guście, mnie się tak ten kolor kojarzy, no i muszę przyznać, że bardzo ładnie już kryje za pierwszym razem i bardzo ładnie się też zachowuje na właśnie nawet obłych powierzchniach. No i co jest dosyć istotne, też sobie całkiem dobrze radzi na czarnym. Czyli wszystko tak naprawdę, co będzie od czarnego do białego, to jakoś całkiem nieźle przyjmie ten pigment z tej farby. Naprawdę, to już daje nam spektrum trzech złotych kolorów, każdy jest inny. Je jeszcze, pamiętajcie, możecie ze sobą dodatkowo mieszać, żeby uzyskiwać rozmaite dodatkowe efekty. Jeszcze wam tutaj pokażę na takim drobnym elemencie dookoła tej jego zbroi, tak żebyście mieli później porównanie na końcu filmu. No i ostatni Glittering Lut. I to jest śmieszny złoty, bo on jest taki...
On też jest takim ładnym, złotym, żółtym, ale jest troszeczkę inny niż ten na początku. On z kolei, mam wrażenie, że jest takim fajnym rozwinięciem poprzedniego koloru. W sensie widziałbym, jeśli chciałbym coś pomalować na złoto, to widzę potencjalnie zastosowanie raz jednego, raz drugiego koloru ze sobą zamiennie i moim zdaniem one będą ładnie ze sobą współgrać. W sensie są na tyle różne, że będą się gdzieś tam odznaczać, ale z drugiej strony trafiają właśnie w to spektrum takiego złota, które po prostu jest bogate i drogie. Tak bym je określił. Krótka przerwa na małe ogłoszenie, ponieważ słuchajcie, jak pewnie wiecie, aktualnie cały czas trwa MEG 23, czyli Mini Emporium Challenge 23, na które cały czas możecie się zapisywać, aż do końca września tak naprawdę. Natomiast jest istotna informacja dla Was odnośnie dosłownie dzisiejszego dnia. Mianowicie u nas na Discordzie ruszył taki challenge zorganizowany przez społeczność, który jest bardzo krótką aktywnością i możecie go potraktować jako taki wstęp do samego mecha, czyli tak naprawdę możecie rozruszać się, zmierzyć się z zupełnie czymś innym niż zazwyczaj. Taki trening po prostu. Link macie do wszystkiego na dole w opisie, natomiast to jest bardzo ważna informacja dla Was, są nagrody do wygrania różne, między innymi ode mnie niektórzy zwycięzcy otrzymają właśnie taki zestaw metalików, Speedpaint Metalików 2.0 oraz starter set zwykłych Speedpaintów, ale to nie jest jedyna pola nagród. Ja po prostu dorzucam od siebie tak, żebyście mieli po prostu fajniejszą zabawę. Dobra, także słuchajcie dalej, żebyście wiedzieli, czy bardzo, bardzo chcecie wziąć udział i wygrać taki set. No i słuchajcie, tutaj teraz chcę Wam pokazać jeszcze, jak to się zachowuje oczywiście na czarnym, więc postanowiłem przejechać po tym jego pistolecie. No to jest płaska powierzchnia. Wiadomo, że na płaskim to się troszeczkę inaczej będą te farby zachowywać, natomiast znowu, no, z moim zdaniem wszystkich trzech tak naprawdę kolorów, czyli żółtego, brązowego i niebiesko-szarego, czyli chodzi mi o, wiecie, te kategorie kolorystyczne, no te złota radzą sobie zdecydowanie najlepiej. Zresztą zobaczcie, ja to jeszcze nałożę tutaj na tą jego kulkę. Tutaj też wychodzi jedna rzecz, w sensie jak mamy jakieś takie detale w postaci jakichś dziurek, nie dziurek, upewnijcie się, żeby ten speedpaint Wam ich po prostu nie zalepił. To wystarczy tam dotknąć pędzlem i wszystko już powinno wtedy śmigać i działać, tak naprawdę. Dobrze, teraz chcę Wam pokazać, jak można przy pomocy tych farb zrobić sobie ten prosty True Metallic Metal. I to wygląda w ten sposób, że ja tutaj nakładam na początku rozcieńczoną farbę, bodajże jedną z tych brązowych. To wygląda w ten sposób, o. I farby możemy rozcieńczać wodą. One wtedy nie durnieją jak niektóre produkty, które mamy na rynku. Tak samo tutaj nałożę ten ciemny Enchanted Steel bodajże. Będę Wam pokazywać, jak możemy to wycieniować i rozjaśnić. Od razu mówię, że tak, w przypadku tych farb zauważyłem, że dużo łatwiej się je cieniuje niż rozjaśnia. Dużo lepszy efekt to tak naprawdę daje. Tutaj jeszcze postanowiłem jeden element pomalować po to, żeby mieć większe spektrum działania. Będę próbował teraz sobie z tym się pobawić. No i tak. W górnej części tego naramiennika maluję rozjaśnienia jaśniejszymi złotymi kolorami i teraz w dolnej części, tak jak się glazuje, czyli ściągam farbę w dół, maluję no, ciemniejszymi, tak? Czyli na górze jaśniejszym, na dole ciemniejszym. I jest to tak naprawdę glaze, czyli to, co miałem wcześniej wylane na mokrą paletę, dodaję do tego po prostu wody i czymś takim tutaj maluję. To się naprawdę bardzo ładnie blenduje i te kolory ze sobą naprawdę świetnie współgrają, zwłaszcza te złote. To im trzeba przyznać, że naprawdę to wygląda super. Więc niewielkim nakładem sił można zrobić ciekawe tak naprawdę rzeczy, zwłaszcza w obrębie złotych kolorów. Także myślę, że wszyscy
wszystkie osoby, które narzekały jak dotąd na to, że nie mają wystarczającego spektrum złotych barw wśród metalików, które są rzadkie i dobrze kryjące, myślę, że teraz będą zadowoleni. Tutaj jeszcze dodatkowo można dalej podbić kontrast, zwłaszcza właśnie w tych dolnych częściach i przy zagłębieniach, ponieważ to dalej jest speedpaint, więc on po części będzie się zachowywał jak wash, co jest nam absolutnie bardzo na rękę, moi drodzy. Bardzo ładnie się mieni. Tutaj jeszcze w kilku miejscach postanowiłem pacnąć, właśnie przyciemnić to, co wcześniej wyszło troszeczkę zbyt płasko, ponieważ niestety te jasne złota wychodzą trochę płasko, ale znowu można je wycieniować innymi kolorami, które też normalnie wychodzą ciemniej i to ze sobą wszystko fantastycznie współgra. W drugą stronę działa to trochę gorzej, czyli kiedy mamy tak jak tutaj ciemne od razu i chcę to rozjaśnić chociażby tą miedzią, no to tak już średnio siada. Tutaj trzeba by moim zdaniem sięgnąć po zwykłe metaliki, ewentualnie je zmieszać, ale nie wiem jak to by się zachowało. Postanowiłem się ograniczyć w swoich testach tylko i wyłącznie do speedpaintów i zobaczyć jaką synergię jestem w stanie uzyskać pomiędzy tymi produktami. No i tak na szybko, jasny srebrny cieniowany ciemnym srebrnym, no to wiadomo, że to dobrze zadziała, no ale też macie czarno na białym właśnie, że najpierw malujemy na jasno, a potem to przyciemniamy i to daje nam najlepszy efekt. I tutaj chcę wam pokazać, jak to wyszło na czarnym modelu. Oczywiście będę musiał nałożyć dwie warstwy po to, żeby przebić, pozbyć się tych po prostu przebitek czarnych, ale to też nie jest jakaś specjalna tragedia, bo te farby dosyć szybko schną. I jeszcze jedna rzecz. Ja tutaj cały czas, słuchajcie, maluję pędzlem, który jest dołączany do zestawu, ponieważ Army Painter pomyślał o tym i dołączył pędzel syntetyczny. On jest dosyć drobny, ale powiem wam, że spokojnie wystarcza do tego, żeby sobie malować tymi speedpaintami. To nie jest za duży pędzelek, tak jak dostawaliśmy poprzednio w speedpaintach. Jest naprawdę spoko. I jak widzicie, jestem w stanie tutaj naprawdę niektóre detale tym pociągnąć. Oczywiście już do zrobienia jakichś szczegółów on by się średnio nadawał, ale do tego, żeby położyć kolory bazowe, czy nawet proste cieniowanie, daje radę. No jest syntetyczny, więc jak coś się zepsuje, to nie szkoda. No i słuchajcie, tutaj właśnie postanowiłem teraz poprzyciemniać te elementy miedziane ciemniejszym kolorem również tamtej grupy, co tworzy nam bardzo ładną synergię i ładnie ze sobą współgra. Zachowuje się po prostu jak taki wash, tylko że dalej się błyszczy i ma drobinki srebrnego pigmentu. No i tak jak wcześniej, najpierw robię cieniowanie w dół. Zobaczcie, tutaj zmieniam barwę, tak, troszeczkę ją ocieplając, to złoto. I też właśnie w zakamarkach, żeby był ładny kontrast tak naprawdę. O, jeszcze kolejna warstwa od razu, tylko trochę niżej, żeby jeszcze to przyciemnić, żeby to było jeszcze bardziej trójwymiarowe. Bardzo ładnie się to blenduje. No i na samej górze jeszcze delikatnie tutaj takim stipplingiem właściwie można powiedzieć, jaśniejszym złotem, żeby mieć jednak te trzy kolory, czyli ten bazowy, mieć w cieniach trochę ciemniej i na samej górze trochę jaśniej. I to tworzy nam bardzo fajną głębię. Zresztą zaraz zobaczycie na widoku 360. No i tak to wygląda, moi drodzy, jeśli chodzi o jakby efekt finalny, zarówno na figurce czarnej, jak i na figurce białej. Muszę przyznać, że jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony. W sensie, na początku jak widziałem, jak to ma niby działać, to podchodziłem do sprawy dosyć sceptycznie. Natomiast po przyjrzeniu się i po zabawie tak naprawdę tymi metalikami muszę stwierdzić, że mamy tutaj, no niestety często jest tak w przypadku Army Paintera, że mamy tutaj produkty mniej udane oraz te bardziej udane. Na szczęście te bardziej udane to są właśnie te wszystkie kolorowe metaliki, zwłaszcza złote. Ponieważ to jest coś, czego moim zdaniem trochę brakowało, czyli różnie było z tym złotem, a tutaj mamy tak naprawdę cały przekrój aż po miedzi, po takie złoto jasne, czy nawet to zielone azteckie, które jest po prostu czymś ciekawym. Dodatkowy plus jest taki, że możemy tutaj, jest to fajny zestaw do tego, żeby zacząć się bawić trochę w True Metallic Metal, ponieważ różnie to czasami z tego typu zabawami wychodzi, a tutaj możecie po prostu rozcieńczać wodą te farby i w ten sposób nakładać tak naprawdę glazy.
Tylko dzięki temu, że to cały czas błyszczy, to się tam nie widać aż tak bardzo, jeżeli zrobicie to oczywiście poprawnie, nie widać to aż tak bardzo tych przejść i tych śladów pędzla, co jest dosyć istotne. Także jako taki wstęp do True Metalików, myślę, że bardzo ciekawa sprawa. Ja już, przyznam wam szczerze, już zacząłem używać tych farb na różnych projektach, które między innymi realizuję, ponieważ przypadły mi do gustu właśnie te złote między innymi. Natomiast pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeśli wylewacie te farby na mokrą paletę, to możecie uderzać właśnie w metallic metal, w takie delikatniejsze efekty i przejścia. Natomiast jeżeli będziecie używać do tego suchej palety, jakiejkolwiek, to może być cokolwiek, byleby po prostu nie chłonęło farby, to będziecie mieć lepsze krycie. Nawet właśnie na ciemnych kolorach. Przy czym pokazywałem wam to na przykładzie czarnego, no to już jest taki najciemniej się nie da, nie? Więc mamy tutaj pewne spektrum tego, jak te kolory siadają na jasnych i na ciemnych powierzchniach, co oznacza, że możecie ich używać, moim zdaniem, również w trakcie projektu, gdzie macie na przykład na figurce położony kolor czerwony, niebieski, zielony i tak dalej, ponieważ one i tak sobie mniej więcej z tym poradzą. Natomiast ja bym tutaj jeszcze dodatkowo stosował wash'e, mimo wszystko, wash'e gloss, po to, żeby nie zabijać tego świecenia. Ponieważ w niektórych przypadkach, zwłaszcza tego złota, on bardzo ładnie się rozkłada, ale tam brakuje jeszcze tej takiej głębi i brakuje tego dodatkowego kontrastu, który wynika właśnie z wash'y typu gloss. Także łącząc ze sobą te rzeczy, myślę, że możecie uzyskiwać naprawdę bardzo fajny efekt. Dajcie znać w komentarzu, czy interesują was w ogóle speedpainty, czy lubicie malować speedpaintami i jaki macie stosunek generalnie do tego rodzaju farb. Oczywiście, jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to zasubskrybujcie, zostawcie łapkę pod filmem, jeśli wam się podobało. Wpadnijcie koniecznie na mojego Instagrama, bo tam częściej publikuję rzeczy niż na Facebooku, i dołączcie do naszej społeczności na Discordzie, gdzie mają wstęp wszyscy. Oczywiście patroni mają jakieś 90% więcej kanałów na bardzo różne kwestie, natomiast każdy może wejść do tej przestrzeni publicznej i tam też z nami pobyć i zobaczyć po prostu, jak to faktycznie wygląda. Zwłaszcza, że ja też tam siedzę i tam też jest na bieżąco komunikacja. Także weźcie udział w wyzwaniu. Link macie oczywiście poniżej w opisie i podzielcie się swoimi wrażeniami na temat speedpaintów, speedpaintów 2.0 i speedpaintów 2.0 metalików. No, ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Ciao!